Przed kamerami Miłosz Korolczuk w tym meczu zdobył 19 punktów. Miłosz, awansowaliście do finałów. Jutro mecz, który rządzi się swoimi prawami. Z kim zagracie, no to zdecyduje dopiero spotkanie, które przed nami. Proszę, oceń, jak to żeście zrobili, że no tak naprawdę Poznań to był jednym też z faworytów obok was, a wy żeście tak zdecydowanie w tym półfinale pograli, że 24 punkty na koniec i odebraliście, no myślę, że już w połowie czwartej kwarty poznaniakom chęci do dalszej walki. Na początku chciałem bardzo podziękować zespołowi z Poznania, naprawdę postawili się nam bardzo mocno. W pierwszej kwarcie oddychaliśmy trochę, była to przewaga ponad chyba 13 punktów, lecz niestety w drugiej kwarcie ona się zniwelowała. W trzeciej kwarcie już był taki mecz na styku, ale niestety lecz w czwartej kwarcie już wyszliśmy na prowadzenie. Wszystko się ciągnęło po sznurku, zaczęliśmy coraz lepiej grać i tak właśnie wygraliśmy 24 punktami dokładnie. Co ja mogę powiedzieć, pokazaliśmy serducho, pokazaliśmy charakter i pokazaliśmy, że możemy wygrać z każdym tak naprawdę, po prostu no, daliśmy dzisiaj wszystko. Chciałem bardzo podziękować kibicom, zespołowi z Poznania, tak jak mówiłem, ławce, która dzisiaj naprawdę mega żyła i jutro mam nadzieję, że ten złoty medal zdobędziemy. Za nami spotkanie pierwsze półfinałowe, w którym Asseco Gdynia pokonało Biofarm Basket Junior Poznań 84-60. 24-punktowe zwycięstwo zespołu gdyńskiego, zespołu Asseco Gdyni. Przed kamerami trener Miłosz Mitrowicz. Trenerze, kolejny raz jutro wystąpicie w meczu o złoty medal po 5 latach w juniorach. 2 miesiące temu wygraliście złoto w juniorach starszych. Czego się pan nie dotknie, zamienia pan w zwycięstwo. Niedługo będzie pan rozchwytywany na rynku trenerskim. Proszę o ocenę tego spotkania półfinałowego. Proszę o opowiedzieć, jak pan przygotował zespół, że tak łatwo poszło wam z Poznaniem. Pierwsze pogratulować jeszcze raz zespołu Poznania. Bardzo dobra walka, super mecz. Ciężkie warunki mieliśmy, żebyśmy zrobili to dzisiaj. I dlatego to wszystko, co zrobiliśmy, jeszcze lepiej jest i lepiej się czujemy po tym. My się, wiecie, przygotowaliśmy tak ogólnie, jak się przygotujemy przez cały sezon. Bardzo mocne bronić, bardzo zaangażowano grać, zostawić serce na boisku i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj się udało, dobra energia, bardzo dobra energia moich chłopaków i bardzo dobry fokus na wszystko, o czym gadaliśmy i mówiliśmy, jak mamy robić i jak mamy bronić. Myślę, że obrona dzisiaj wygrała ten mecz na bardzo wysokim poziomie. I teraz czekamy na przeciwnika. Jutro na pewno zostawimy serce w tym meczu. Jutro my wiemy, że to, że mamy złoto U20, nie garantuje i złoto na U18 i że musimy bardzo mocno popracować, żebyśmy już poszli do domu z złotem jeszcze raz. Jeszcze raz gratulacje dla moich chłopaków, dla ekipy Poznania, trenera Sikorskiego. Bardzo dobra walka. Mam nadzieję, że oni jutro będą mali ścięcia i że też zrobią medal. Oni to na pewno zasługują. A jeszcze bym chciał po serbsku tylko kilku rzeczy powiedzieć, że nie zapomnę na to. Proszę, pucam tako i z greszką mi preskoczyło dwoje ważnych ludzi w moim życiu, moje rodzice. I da se njima zahvalim ovom prilikom za sve što su radili za mene, jer svaki moj uspeh sigurno ima udjela u tome i to što su oni, što njihovo vaspitanje i sve što su uložili u mene do sada. Bardzo dziękuję. Przed kamerą trener ekipy Biofarmu Basket Junior Poznań, pan Bartosz Sikorski. Trenerze, trafiliście w meczu półfinałowym na fantastycznie usposobionego przeciwnika. Wygrali minimalnie z wami deskę, ale w skuteczności rzutów no zdecydowanie was przewyższali. Przede wszystkim wam nie siedział dystans dzisiaj. No naprawdę było to spotkanie, myślę, że przez dobre 3,5 kwarty emocjonujące, potem już w połowie czwartej kwarty to, co wyczyniło Asseco, jak wam odjechało, to po prostu mistrzostwo świata w ich wykonaniu. No, nie mogliście im się w żaden sposób przeciwstawić. Proszę o ocenę tego spotkania. Na początku chciałbym pogratulować Asseco zwycięstwa, bo zagrali dzisiaj kapitalny mecz z energią, dobry defense, do tego naprawdę na wysokiej skuteczności, bo na początku co wyrzucili piłkę, to im wpadało. My próbowaliśmy gonić, zmienialiśmy obronę na całym placu, na obronę strefową, na jakąś taką zonkę, natomiast wszystko to było na chwilę. Natomiast ja jestem dumny z swoich zawodników, że podjęli walkę i stworzyli fajne widowisko mimo takiego wysokiego wyniku. Muszę jutro chłopaków podnieść i spróbować powalczyć o brązowy medal. Przed kamerą Aleksander Wiśniewski, zawodnik Biofarmu Basket Junior Poznań, zdobył w tym meczu 11 punktów.
nie udało wam się postawić Asseco w meczu półfinałowym, to oni jutro będą grali o złoto, wam tylko pozostanie walka o trzecie miejsce. Oceń, jak to wyglądało z waszej strony, z zawodników, czy w szatni po zejściu mieliście do siebie jakieś pretensje, czy po prostu no, nie byliście w stanie nic więcej zrobić, by postawić się bardziej Asseco? Chciałbym podziękować drużynie z Asseco za bardzo dobry mecz i życzyć im powodzenia w jutrzejszej walce o finał. U nas tam nic nie się działo. U nich wszystko wpadało. Też grali bardzo zorganizowaną koszykówkę. U nas nie wyglądało tak. Bardzo mało asyst daliśmy w tym meczu, bo zaledwie 6. Musimy wyciągnąć wnioski i jutro się podnieść i wygrać brązowy medal.